Dzień dobry. Ja nazywam się Łukasz Szostakiewicz, jestem lekarzem psychiatrą i psychoterapeutą dzieci i młodzieży. I to jest ostatni z cyklu webinarów, który mam przyjemność dla Państwa prowadzić. No, będzie dotyczył zaburzeń tożsamości płciowej u młodzieży. Dzieci i młodzież pod tym względem traktuje się trochę inaczej i o tym wspomnę w kilku miejscach, ale będę się skupiał na młodzieży z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest tak, że no najczęściej jeśli musimy podjąć jakieś działanie, czy podejmujemy jakieś działania, także takie działania afirmujące płeć, to dotyczy grupy młodzieży. Najczęściej mówię, bo to może zdarza się też u dzieci. A druga rzecz to, że u młodzieży zdecydowanie mamy do czynienia z tym zjawiskiem już, można powiedzieć, zauważalnie często. To znaczy, jeżeli ktoś pracuje z młodzieżą, czy to z młodzieżą w liceach, czy to z młodzieżą, nie wiem, w ośrodkach socjoterapii, w ośrodkach terapeutycznych, czy tak jak ja na oddziale psychiatrycznym, czy w poradni, to oczywiście jest tak, że widzimy młodzież, która prezentuje takie objawy, czy takie, no powiedzmy, takie objawy. Ja tutaj będę trochę zwracał uwagi na język, już nawet właśnie się potknąłem o to słowo objawy, dlatego że w klasyfikacji ICD-11 zaburzenia tożsamości płciowej już właśnie nie są zaburzeniami tożsamości płciowej, czy nie są w ogóle w rozdziale związanym z zaburzeniami psychicznymi, tylko znajdują się w rozdziale dotyczącym zagadnień związanym ze zdrowiem seksualnym. W związku z tym, tak, ten język też jest tu istotny. Ja na ten język będę w różnych miejscach zwracał uwagę. Dobrze, to żeby już nie przedłużać, przejdziemy do wykładu i o. No to przede wszystkim tak, że to takie może z tytułem wstępu i bardzo ogólne zdanie, że seksualność ludzka stanowi centralny aspekt bycia człowiekiem. Nie jedyny aspekt bycia człowiekiem, nie jedyny centralny, ale na pewno jeden z istotnych. No i że ekspresja seksualności zależy od wielu czynników. To znaczy ekspresja seksualności no, zależy od biologii, od genetyki, od tego, co nas ukształtowało jeszcze w okresie przed urodzeniem, ale później już po urodzeniu ta seksualność podlega, oprócz tego, że właśnie te procesy biologiczne dalej się toczą, to podlega też formowaniu przez czynniki psychologiczne, społeczne, ekonomiczne, polityczne i tak dalej. I no to tutaj chodzi o to, że rzeczywiście no to, że ta seksualność wygląda inaczej, czy ta ekspresja seksualności wygląda inaczej, nie wiem, w państwach Europy Wschodniej, w państwach Europy Zachodniej, w państwach Bliskiego Wschodu czy w państwach Dalekiego Wschodu, no to bardzo mocno zależy od właśnie tych niebiologicznych czynników. Znaczy my się genetycznie nie różnimy wystarczająco, żeby uzasadnić te bardzo duże różnice w tym, jak ta seksualność, w jaki sposób ulega ekspresji. No i przez co ulega ekspresji w zasadzie właśnie przez te wszystkie aspekty też życia psychicznego człowieka, czyli to mogą być te aspekty nieświadome, świadome właśnie nieujawniane, czyli myśli, fantazje, potrzeby, ale też świadome, ujawniane. No i właśnie, jeżeli mówimy o tożsamości płciowej, to też gdzieś wszystko jest powiązane i z ekspresją seksualności, i z tym, w jaki sposób ta ekspresja jest, w jaki sposób się przejawia. Ja się też w kilku miejscach będę odwoływał do takiego dokumentu, który jest przygotowywany przez zespół ekspertów, ekspertek, między innymi właśnie z Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ale też z Katowic, z kliniki endokrynologicznej, z Krakowa, z kliniki psychiatrii, z Sosnowca. No, eksperci właśnie z różnych dziedzin, z różnych
dyscyplin pracują nad tym, żeby też przygotować polskie standardy. Polskie standardy będą w dużej mierze oparte na dotychczas wypracowanych dokumentach w Holandii, w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie oraz na takim dokumencie, na który też się będę powoływał, to będzie dokument WPATH, czyli WPATH, ósma wersja tego dokumentu, która jest bardzo świeża, bo to jest wersja opublikowana we wrześniu bieżącego roku i no mam nadzieję, że jeśli chodzi o te zalecenia polskie, będą one w przyszłym roku opublikowane. Tak, no dobrze. Trochę o takich pojęciach ogólnych. Tak zwana płeć biologiczna, powinienem był to wziąć w cudzysłów albo w ogóle opisać, o co mi chodzi w tym slajdzie. To w tym slajdzie mi chodzi przede wszystkim o to, że jak używamy pojęcia płeć biologiczna, no i moim zdaniem powinniśmy bardzo uważnie, ostrożnie używać tego pojęcia albo w ogóle go nie używać, gdyż do końca nie wiadomo, o co w tym pojęciu chodzi. To znaczy, jeżeli ktoś używa sformułowania płeć biologiczna, to dosyć często jest to używane w kontekście czy takim politycznym, czy jakiejś też walki światopoglądowej. Jeżeli usłyszymy, że są, że ktoś mówi, że są tylko dwie płcie biologiczne, to nie do końca wiadomo, co on ma na myśli. Najpewniej płeć genitalną, czyli tą płeć, która została oznaczona przy urodzeniu poprzez to, że lekarz, lekarka, która osoba, która odbierała poród, czy położnik, położna, zobaczyli, że dziecko no, ma penisa lub nie ma penisa i w związku z tym powiedziało, jest chłopak albo jest dziewczyna. Gdzie już w tym momencie no, jest tak, że może się też zdarzyć dziecko interpłciowe, czyli takie, które ma cechy dwóch płci równocześnie lub żadnej z tych płci. Czy już samo to płeć biologiczna w odniesieniu do płci genitalnej jest sformułowaniem, które może być nieprecyzyjne, a jeśli weźmiemy jeszcze dodatkowo te inne elementy, czyli płeć gonadalną, płeć chromosomalną, płeć genetyczną, no to wszystko znowu właśnie się może ulec dalszemu pomieszaniu. Bo znowu, jak ktoś mówi płeć biologiczna w odniesieniu do genów, to też się zdarza, że no słyszymy takich, że to jest XX albo XY, to znowu no to jest pewne uproszczenie, dlatego że za to, że chłopcy są chłopcami, a później stają się mężczyznami, no nie odpowiada chromosom Y jako jakaś struktura w jakimś konkretnym kształcie znajdująca się w każdej komórce, tylko jeden konkretny gen na tym chromosomie, który się nazywa, który jest genem, nazywa się SRY, czy jest genem SRY i odpowiada za ekspresję białek, które później determinują dalszy rozwój płciowy i znowu ten gen SRY może zostać przeniesiony na chromosom X. Czyli możemy sobie wyobrazić chłopca, który w ogóle nie ma wątpliwości co do tego, że jest chłopcem, jest nikt też w życiu nie pomyśli o tym, że on może mieć jakąś odmienność chromosomalną, a ma dwa chromosomy X, tylko na jednym z nich po prostu jest gen SRY. Czyli ja o tym mówię dlatego, żeby Państwo wiedzieli o tym, że jeżeli ktoś używa pojęcia płeć biologiczna, to od razu z definicji w zasadzie musi zastosować jakieś uproszczenie. Bo no oczywiście najczęściej w ponad 90% przypadków to wszystko będzie zgodne. To znaczy płeć genetyczna, gonadalna, chromosomalna, genitalna i tak dalej będą ze sobą zgodne. Ale mogą być odstępstwa od normy. A poza tym, no właśnie, znowu sobie jak pomyślimy o tym, gdzie się płeć biologiczna kończy, no to można powiedzieć, że no płeć prawna, to pewnie trudno byłoby bronić takiego argumentu, że płeć prawna jest płcią biologiczną. Płeć społeczna no również, chociaż już pewnie można by jakoś tam dyskutować, że społeczeństwo też składa się ze struktur biologicznych i biologiczne wpływy na społeczeństwo istnieją, ale już płeć
seksualna płeć psychiczna czy płeć mózgu, no to w zasadzie dlaczego nie miałoby być to płeć biologiczna? W sensie mózg jest strukturą biologiczną. Jeżeli mózg jakoś funkcjonuje, jeżeli mózg coś mówi, nawet jeżeli by przyjąć takie założenie, że to podlegało jakiemuś wpływowi społeczeństwa czy otoczenia, no to to, co myślimy, no jest, czy jak myślimy, jest procesem biologicznym. No to, że ja do Państwa w tej chwili mówię, wynika z tego, że w moim mózgu przepływają między neuronami jakieś, przechodzą impulsy, przepływają neurotransmitery. Te neurotransmitery są wysyłane, w przestrzeni synaptycznej. Impulsy idą z kory mózgowej do mięśni klatki piersiowej, dzięki czemu wydycham powietrze i tak dalej. Więc chodzi o to, że mózg jest strukturą, no, można powiedzieć, i myślę, że właśnie trudno się z tym nie zgodzić, no głównie jednak biologiczną. Więc jeżeli ktoś ma jakąś płeć w mózgu, to też jest płeć biologiczna. Dlatego ja w zasadzie w to wszystko o tej płci biologicznej tak dużo powiedziałem po to, żeby zachęcić do nieużywania tego sformułowania. Przepraszam na moment, bo ja muszę wyprosić psa z pokoju, bo on przeszkadza mi trochę. Już jestem. Wiesz, się zaniepokoił treścią i zaczął dokuczać. Dobrze. No i to jest taki ciastek, który służy do tego, żeby w taki obrazowy sposób pokazać, czym jest płeć. No i właśnie też on pokazuje, że na takim najprostszym poziomie można zróżnicować, że właśnie jest ta płeć, która jest umiejscowiona w mózgu, że w sercu jest orientacja czy tożsamość seksualna, czyli związana też z wyborem partnera, partnerki życiowej. No i seks jako płeć taka właśnie biologiczna jest umieszczana przez nas najczęściej właśnie w związku z narządami płciowymi, ale na to wszystko jeszcze jest też ta ekspresja płciowa, czy ekspresja w ogóle człowieka, czyli że każdy człowiek właśnie bez względu na to, czy jest mężczyzną, czy jest kobietą i czy odczuwa zgodność, czy niezgodność w tym aspekcie, ma jakąś ekspresję. I ta ekspresja też wynika z tych zagadnień kulturowych, społecznych, biologicznych, ale też etapu życia, otoczenia i tak dalej. Więc tak, może przejdźmy dalej. Płeć mózgu kształtuje się w okresie płodowym. No to, co jest ważne, no to to, że początkowo wszystkie mózgi się rozwijały jako mózgi dziewczęce, kobiece i dopiero w pewnym okresie, kiedy pojawia się testosteron produkowany przez komórki płodów męskich, testosteron jest zamieniany w estradiol i pod wpływem estradiolu mózg początkowo żeński zmienia się w mózg męski, czyli to też jest taki paradoks, że osoby, które mają męski mózg, no mają go dzięki temu, że w którymś momencie podziałał na te mózgi estradiol, czyli hormon żeński, który został zmieniony, czy który powstał z testosteronu. Ja o tym też mówię nie po to, że, no bo to oczywiście jest takie szkolenie nie dla osób, które się będą zajmować endokrynologią czy takimi bardzo biologicznymi zagadnieniami, tylko po to, żeby pokazać, że to właśnie jest proces złożony. Jeżeli sobie myślimy o płci biologicznej, no to znowu płeć mózgu wynika z tego, z tych bardzo biologicznych czy nawet biochemicznych procesów.
No i to właśnie, to podsumowując ten kawałek, że podczas rozwoju płodowego ten proces jest bardzo złożony, zachodzi w wielu miejscach. Zależy od tego, od hormonów samego rozwijającego się płodu, ale też zależy od hormonów matki. I tam dochodzi do współdziałania wielu genów. No i właśnie dosyć taką arogancką myślą jest taka myśl, że na skutek tak złożonego procesu zawsze mamy wynik A albo B, a nie możemy otrzymać wyniku żadnego pośredniego. No to jest arogancka myśl, no właśnie dlatego, że trochę upraszcza ten cały nasz rozwój płciowy i mówi właśnie o tym jakby rozwój płciowy zależał tylko od jakiejś w cudzysłowie decyzji na etapie rozwoju, że skręcamy w lewo albo w prawo i tyle, ale też jest arogancko taką myśl, dlatego że przeczy nawet nie jakimś skomplikowanym, nowym badaniom naukowym, tylko tym, co w ogóle wiemy o rozwoju i różnicowaniu płci od początku. No i dobrze, i teraz jeśli chodzi o rozpowszechnienie zaburzeń tożsamości płciowej, no to badania są różne, od 0,17 do 1,3% adolescentów określa siebie jako osoby transpłciowe i to jest badanie tam już dosyć wiekowe, sprzed 10 lat. Podobnie w tamtym okresie też powstało takie badanie, które mówiło nie o poczuciu tożsamości płciowej, tylko o takim życzeniu związanym z tożsamością, jeśli chodzi o badania takie dotyczące rozpowszechnienia w populacji ogólnej, no to tych osób jest mniej, chociaż też właśnie nie wiemy, czy to jest tak, że w tej chwili mamy więcej osób transpłciowych, czy więcej osób się zgłasza. Nie wiemy właśnie, czy to jest tak, że kiedyś przez to, że w ogóle nie rozważano czegoś takiego, to no, osoby się nie zgłaszały, czy w ogóle nawet nie myślały, że tak może być, a w tej chwili z jakichś powodów, no nie wiem, jak ktoś ma 50, 60, 70 lat, już się to też nie zgłasza, nawet jeżeli ma jakąś taką pamięć autobiograficzną, że takie coś przeżywał, czy coś się w tym zakresie zmieniło? No badania trwają, no to jest też tak, że takie intensywne badania w tym obszarze to jest no, pewnie kilkanaście lat, więc to w medycynie dosyć krótko. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć o takim zmieniającym się słowniku, bo to też jest tak, że ja używam tutaj słowa transpłciowość. Jeszcze kilka lat temu, jak prowadziłem tego typu wykłady, no to używałem pojęć transseksualizm. I to też jest taki częsty zarzut, z którym my się spotykamy właśnie, że te słowa ciągle są zmieniane. Tylko, że można powiedzieć, że to nie jest zjawisko dotyczące zdrowia seksualnego czy obszaru rozwoju psychoseksualnego, ale w ogóle wielu obszarów, znaczy w zdrowiu psychicznym no, nikt już nie używa sformułowania cyklofrenia. Nie używamy w ogóle w odniesieniu do osób schizofrenik, autystyk, tylko raczej mówimy osoba ze schizofrenią, osoba chorująca na schizofrenię, osoba z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub osoba ze spektrum autyzmu, nawet czasem się nie używa tego sformułowania. No w którymś momencie język medyczny odszedł od słowa mongolizm, ale więc mówi zespół Downa, ale już właśnie też nie powie się Down, bo to jest coś, co jest pejoratywne. Nie używa się słowa autystek, autysta, autyk, co ciekawe, jak przeglądałem takie prace dotyczące języka, to autyk jest najbardziej poprawną taką formą z punktu widzenia językowego. No nie mówimy ani autystyk, ani autysta, ani autyk. Ja spotykałem się kiedyś z takim określeniem ASPI, chociaż ASPI, ponieważ podchodzi od nazwy Asperger, to od tego też pewnie odejdziemy z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że w nowszych klasyfikacjach już nie ma zespołu Aspergera, po drugie sama postać Hansa Aspergera nie jest postacią przyjemną i niekoniecznie powinniśmy go upamiętniać w jakichkolwiek nazwach. Więc to jest slajd o tym, że słownik w ogóle się
psychiatrii zmienia i nie ma w tym nic niezwykłego. Po prostu no, no, można powiedzieć, że na podstawowym poziomie wynika to z tego, że jeżeli nawet kiedyś słowo pederasta było słowem, które nie miało takiego pejoratywnego znaczenia, no to przez to, że używane jest do formułowania oskarżeń, wyzwisk, no to to słowo staje się słowem w jakimś sensie brzydkim. Podobnie nie wiem, ze słowem schizofrenia, które no ciągle obowiązuje i jest także w nowych klasyfikacjach, ale no, mnie jakoś zawsze zżyma, jak słyszę słowo, to jest jakaś tam polityczna schizofrenia, no bo to jest właśnie przekładanie słowa, które jest słowem fachowym i coś oznacza do języka debaty publicznej. Więc raczej używamy słów takich jak transpłciowość, nie transseksualizm. I tutaj mamy w ogóle taki słownik, to jest zaczerpnięte z tego dokumentu, o którym Państwu mówiłem, który jest przygotowywany, czyli tam jest taka część, która zawiera też prawidłowe czy proponowane określenia, których lepiej używać. No ja przepisałem czy przekopiowałem cały ten słownik tutaj do tego, ale chciałbym o tylko kilku rzeczach powiedzieć, czyli bardzo ważne, nie mówimy o zmianie płci, mówimy o tranzycji, korekcie płci, bo zmiana płci sugeruje, że coś jest zmieniamy to na B, podczas gdy, ponieważ tak jak ja też na początku mówiłem, że sama ta kwestia tożsamości płciowej czy płciowości jest sprawą złożoną, no to nie jest tak, że no, ktoś sobie postanawia nagle być innej płci i mu tą płeć zmieniamy, tylko jest to proces tranzycji czy korekty płci, który polega na tym, że uzgadniamy, czyli powodujemy, że coś, co było niezgodne, staje się zgodne. No i to tranzycja czy korekta płci w ogóle określa zbiorczo różne zjawiska. Tranzycją i korektą płci czy elementem tranzycji i korekty płci będzie to, że będziemy się zwracać do kogoś zgodnie z jego życzeniem, zgodnie z imieniem, które on w tej chwili preferuje, używając też końcówek rodzajowych zgodnie z preferencjami, to można powiedzieć, czy nazwać to tranzycją społeczną, że tranzycją czy elementem tranzycji korekty płci będzie to, że młody człowiek dostanie blokery dojrzewania płciowego, czyli zatrzymamy mu mutację, czy zatrzymamy, znaczy w tym momencie zatrzymamy jej mutację, zatrzymamy miesiączkę, zatrzymamy rozwój cech płciowych, takich jak rozwój chrząstki tarczowej czy redystrybucję tkanki tłuszczowej. No i tranzycją, korektą płci, elementami tego medycznymi będą też już takie interwencje hormonalne i interwencje chirurgiczne. Tutaj pod spodem Państwo mają takie pojęcie interwencje afirmujące płeć, czyli jeżeli chcemy powiedzieć o medycznych interwencjach czy hormonalnych, to mówimy czasem o interwencjach afirmujących płeć. Mówimy o tożsamości płciowej, czyli o poczuciu bycia osobą określonej konkretnej płci lub wielu płci lub żadnej płci. Mówimy o płci przypisanej czy płci oznaczonej przy urodzeniu, czyli nie mówimy o płci biologicznej, tak jak mówiłem, to jest pojęcie nieprecyzyjne, wieloznaczne, czasem nie wiadomo co znaczące, tylko mówimy o płci oznaczonej przy urodzeniu albo o płci przypisanej, czyli to, co stwierdzono na początku gdzieś tam. Cispłciowość to jest ta sytuacja dotycząca większości osób, czyli że ta płeć jest zgodna między tym, co mamy oznaczone i co odczuwamy. I być może Państwo zauważyli, że czasem w niektórych miejscach pojawiają się używane zaimki, czyli na przykład mógłbym właśnie się przedstawić Łukasz Szostakiewicz, on jego, co oznacza, że jestem osobą cispłciową i że moja taka autoidentyfikacja, moja tożsamość jest zgodna z tym, co przypisano mi przy urodzeniu. I dlaczego ta cispłciowość też czasem jest oznaczana? To znaczy, dlaczego ktoś opisuje siebie jako osobę cispłciową albo
czemu miałoby służyć to, żeby ja napisał Łukasz Szostakiewicz on jego, to temu, żeby pokazać, że to może być różnie, czyli temu, żeby to wyjść z takiego cis heteronormatywnego języka, czyli z takiego języka, który mówi, że może być tylko tak, a nie inaczej, to pokazuje, że ja się tam zgadzam z tym, co mi zidentyfikowano, moja tożsamość jest zgodna, tym niemniej ja sobie zdaję też sprawę, że może być inaczej. Też się mówi w kontekście tożsamości o tożsamości seksualnej, czyli odchodzi się od takiego w seksuologii pojęcia orientacji seksualnej, ale też tożsamości seksualnej. To podkreśla też to, że tożsamość seksualna, podobnie jak tożsamość płciowa, jest mało diagnozowalna czy niediagnozowalna, czyli taki pomysł, żeby to była jedna ze spraw w sądzie, gdzie osoby homoseksualne oskarżyły jako instytucje o to, że są dyskryminowane czy obrażane i sąd sobie zażyczył dowodu na to, że to są te osoby homoseksualne skarżące musiały przedstawić dowód, że są osobami homoseksualnymi po to, żeby udowodnić, że mogą się czuć urażone. No to jest niezgodne z wiedzą seksuologiczną. Znaczy tożsamość seksualna nie jest diagnozowana. Gdyby ktoś przyszedł do mnie jako do psychiatry z prośbą o to, żebym mu napisał zaświadczenie, że jest osobą heteroseksualną, czy homoseksualną, czy biseksualną, czy jakąkolwiek inną tożsamość seksualną by przedstawił, to ja bym nie mógł mu tego zaświadczenia wystawić, dlatego że ja nie mam narzędzi do tego, żeby stwierdzić, bo tożsamość to jest coś, co mamy w środku. Jeszcze o tożsamości trzy słowa później powiem. No i tak, i to są diagnozy, które mamy w klasyfikacji jeszcze obowiązującej ICD-10, ale już właśnie w tej takiej fazie odchodzenia, to znaczy angielska wersja, jak pewnie większość z Państwa słyszała, została wydana 1 stycznia 2022. Teraz mamy czas na przetłumaczenie. No i w tej klasyfikacji ICD-11 już nie będzie transseksualizmu ani zaburzeń tożsamości płciowej, tylko będzie niezgodność ze względu na płeć w adolescencji i dorosłości i w dzieciństwie, a w DSM-5 jest to dysforia płciowa u dzieci i dysforia płciowa u dorastających i dorosłych. W tym słowniku, który ja przedstawiłem, tam te słowa dysforia i niezgodność też się pojawiły i dysforia i niezgodność może zarówno oznaczać rozpoznanie, czyli jakąś kategorię diagnostyczną zaczerpniętą z DSM-5, lub czyli z amerykańskiej klasyfikacji, lub z kategorię diagnostyczną zaczerpniętą z ICD-11, czyli z klasyfikacji WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, ale zarówno dysforia płciowa, jak i niezgodność płciowa może też oznaczać konkretny objaw. Nasi pacjenci dosyć często mówią, że czują dysforię, czyli że odczuwają dysforię związaną na przykład z piersiami, albo odczuwają dysforię związaną z głosem, czy dysforię głosu, albo odczuwają dysforię związane z narządami płciowymi, to wtedy to oznacza, jeżeli ktoś mówi o swoim odczuwaniu dysforii albo odczuwaniu swojej niezgodności, to wtedy mamy do czynienia z dysforią, niezgodnością jako z objawem. Tutaj na tym slajdzie mówimy o klasyfikacji DSM i klasyfikacji CD11 i dysforii płciowej czy niezgodności ze względu na płeć jako zespole objawów. I tu właśnie jak to wygląda u dzieci, jak to wygląda, najpierw u dzieci, według tych trzech klasyfikacji, więc wiek przed pokwitaniem dzieci, więc wiek przed pokwitaniem i w przypadku ICD-10 i DSM-5, żeby rozpoznać dysforię płciową czy zaburzenia tożsamości płciowej u dzieci, to minimum 6 miesięcy, w ICD-11 wydłużono ten czas do około 2 lat i w przypadku ICD-10 i ICD-11 cierpienie zaburzenia płucowania nie są konieczne do rozpoznania, a w przypadku DSM-5 to musi wiązać się z cierpieniem, żeby to rozpoznać. I jeśli chodzi o ICD-10, DSM-5 i ICD-11 u młodzieży, wszędzie tutaj wiek od okresu pokwitania, z tym, że właśnie DSM-5 mówi o dorastających i dorosłych, ale generalnie chodzi o to samo. ICD-10 mówiło o minimum 2 latach, DSM-5 minimum 6 miesięcy, ICD-11 około kilku miesięcy i w przypadku ICD to podobnie jak
na tym poprzednim slajdzie cierpienie nie było potrzebne do różnicowania w przypadku DSM-5. Jest potrzebne. No i w ICD-10 było szereg zaburzeń, które trzeba było różnicować i w związku z tym też no, były konieczne, czy nadal są konieczne, wymagane przez na przykład sądy badania genetyczne, czy badania ginekologiczne, badania obrazowe, podczas gdy, ponieważ w tej chwili wiemy, że zaburzenia tożsamości płciowej, czy ta niezgodność płciowa nie ma związku z żadnymi takimi objawami somatycznymi, no to też ICD-11 odstąpił od różnicowania. DSM-5 mówi o tym diagnozie różnicowej schizofrenii, jeszcze o tym powiem przy okazji klasyfikacji WPAW, czyli tej organizacji zajmujących się zdrowiem osób transpłciowych. Tak, jeśli chodzi o ICD-11, czyli to wkrótce obowiązującą klasyfikację, to jakie są te szczegółowe kryteria diagnostyczne? To silne pragnienie posiadanej innej płci niż ta, która jest biologicznie przypisana, nasilona niechęć do własnej anatomii płciowej lub spodziewanych cech płciowych drugorzędowych, lub silne potrzeba posiadania pierwszorzędowych i lub drugorzędowych cech płciowych adekwatnych do doświadczanej płci kulturowo-społecznej. Czyli chodzi o to, że jeżeli ktoś odczuwa siebie jako chłopca, a był oznaczony przy urodzeniu jako dziewczynka, to chciałby, żeby mu się to jak najbardziej na takim poziomie biologicznym zgadzało. U małych dzieci często jest tak, że te zabawy, gry przyjmowane, stereotypowo role, aktywności, towarzysze zabaw są związane z płcią tą, która jest odczuwana, a nie tą, która jest przypisana. Czyli to może być w przypadku dzieci, to właśnie będzie wtedy taka osoba, która została oznaczona przy urodzeniu jako dziewczynka, ale zdecydowanie od małego dziecka preferuje zabawy z chłopcami, jeśli ma wybór, no bo to oczywiście nie mówimy o sytuacji, w której dziewczynka ma, nie wiem, czterech braci i w związku z tym się z tymi czterema braćmi non-stop bawi i także, nie wiem, bawi się z ich kolegami, w związku z tym ma mało towarzystwa dziewczęcego, chociaż właśnie dzieci, które są socjalizowane już tam w okresie przedszkolnym, nawet jak mają liczne rodzeństwo płci odmiennej, to najczęściej jednak w tym wieku latencji, czyli w tym wieku przed rozpoczęciem okresu dojrzewania, preferują towarzystwo osób ze swojej płci. Dobra. I tak, jeszcze jeżeli by wystąpiło tylko to trzecie kryterium, czyli tylko te zabawy, no to też można to traktować jako wariant normy. To znaczy, żeby rozpoznać niezgodność ze względu na płeć w dzieciństwie, to muszą zostać spełnione wszystkie trzy kryteria. W przypadku spełnienia tylko trzeciego, to jest wariant normy, czyli oczywiście zdarzają się tacy chłopcy, którzy preferują towarzystwo koleżanek i od towarzystwa i od tego okresu przedszkolnego mają głównie koleżanki i są tacy takie dziewczynki, które wolą grać tam w piłkę, chodzić po drzewach, bawić się samochodami z kolegami i to może być wariant normy, czyli nie rozpoznajemy tutaj zaburzeń tożsamości płciowej. No a w przypadku adolescentów, czyli młodzieży i osób dorosłych, to te kryteria są takie bardziej ogólne, czyli to jest wyraźne utrzymujące się poczucie płci innej niż przypisane, najczęściej z towarzyszeniem pragnienia życia bycia uznawanym za osobę o płci odczuwanym oraz pragnienie zmian ciała lub zgodę z płcią odczuwaną poprzez leczenie hormonalne, interwencje chirurgiczne lub inne doświadczenie medyczne. Kiedyś była taka praktyka, no kiedyś, no jeszcze kilkanaście, dwadzieścia kilka lat temu, że aby rozpoznać u kogoś transpłciowość, no to bardzo szczegółowo pytano, jakie ta osoba ma plany, co planuje zrobić, co jeśli chodzi o te interwencje medyczne. W tej chwili się odeszło od tego. Znaczy nie jest tak, że warunkiem sine qua non rozpoznania zaburzeń tożsamości płciowej czy transpłciowości jest chęć dokonania jak największych zmian. Okej.
I tutaj to, co mówiłem o tej tożsamości, no bo jak przychodzi do mnie pacjent lub pacjentka, która mówi o tym, czy od razu od wejścia przedstawia się imieniem innym i używa innych końcówek niż ja mam tam zapisane w systemie, w komputerze, że mi się zgłosi. Zresztą to już często widać na korytarzu, czyli przychodzi pacjent pierwszy raz, ja mam tą osobę wpisaną jako kogoś i widzę na korytarzu, że czeka ktoś, kto ma ekspresję inną niż taka stereotypowa związana z płcią tą przypisaną, to później ta osoba wchodzi i używa końcówek, czyli mówi na przykład właśnie, pomimo tego, że ja mam wpisane Zosia, ale to przychodzi i mówi przyszedłem, ja się pytam po to, żeby coś tam, ja się pytam, no dobra, to może najpierw się tam przedstawisz, jak masz na imię, i on czasem pyta się, ale mam się powiedzieć, jak mam na imię, tak zgodnie z dokumentami, czy tak jak używam. A czasem nie mówi tego, tylko od razu mówi tam Alex albo Kevin albo Franek, pomimo tego, że to imię używane w dokumentach jest inne. Czyli no to już jest taki element, który ja widzę od wejścia, no i to jest, można powiedzieć, element tożsamościowy. Chodzi mi o to, że ja nie mam narzędzi psychiatrycznych i psychologowie też mają mało narzędzi, czy nie mają w zasadzie narzędzi takich psychologicznych, seksuologicznych do oceny tożsamości. Znaczy my robimy różne badania, które no właśnie oceniamy, czy przeprowadzamy różne kwestionariusze, pytamy się o różne rzeczy, ale to bardziej po to, żeby zobaczyć, jak ta tożsamość się kształtowała w ciągu ostatnich lat, jak pacjent pamięta, że mu się to kształtowało, czy że jej się to kształtowało, jak wyraża swoją tożsamość, ale to nie ma żadnego jakiegoś takiego podstępnego testu. Ja tu użyłem słowa obiektywne na tym slajdzie, bo nie chciałem wpisywać w slajd słowa podstępne, ale generalnie o to chodzi. To nie jest tak, że nie wiem, psycholog pokaże test Rorschacha, czyli te kleksy atramentu, jak osoba, z którą rozmawia, zobaczy tam, nie wiem, motylka to jest coś, a jak zobaczy pszczółkę, to jest coś innego. Generalnie cały ten opis jest oparty na testach, w których pytamy się wprost o to, o co się pytamy. No i właśnie, bo to jest kwestia tożsamości. Tożsamości nie da się zdiagnozować. No ja powiem tak, żeby ten przykład jakoś tak rozszerzyć, że tożsamość dotyczy też kwestii religijnych, czy tożsamość to może dotyczyć też kwestii narodowościowych. I można powiedzieć, że tak, że w naszym kręgu kulturowym najczęstszą tożsamością religijną pewnie ciągle jest chrześcijaństwo, czy no, jest chrześcijaństwo, ale ona właśnie podlega jakiejś też takiej autodefiniowaniu. To znaczy, no nie możemy powiedzieć, że ktoś musi koniecznie odczuwać tożsamość chrześcijańską, dlatego że został ochrzczony i wychowany w rodzinie katolickiej i nawet przestrzega różnych zasad. Czyli tam, nie wiem, chodzi w niedzielę do kościoła, albo nie je mięsa w piątek, albo obchodzi święta, to bo on może powiedzieć, no tak, ja to robię, bo tak wymaga kultura, albo bo nie chcę mieć awantur w domu, albo bo nie chcę robić komuś przykrości, ale tak naprawdę tożsamościowo to czuję się agnostykiem, albo tożsamościowo to mi najbliżej jest do buddyzmu. I odwrotnie, może być ktoś, kto no, nie przestrzega tych różnych zasad, które się kojarzą z jakąś religią, ale równocześnie mówi, że tożsamościowo to ja jestem głęboko wierzącą chrześcijaninem, pomimo tego, że tam, nie wiem, jem mięso w piątek albo nie chodzę do kościoła. Więc chodzi mi o to, że tożsamość no, religijna, ale tak samo tożsamość płciowa, czy tożsamość seksualna, no to jest coś, co odczuwamy, co mamy wewnątrz w siebie wbudowane, co jest mało zmienialne, czy w ogóle niezmienialne i niekoniecznie jest związane z tym, jak jesteśmy widziani na zewnątrz. Okej, no podobnie jest z tożsamością narodową, że
no to, że ja jestem Polakiem, no to może oznaczać, że jestem Polakiem, bo mam paszport polski, bo mówię po polsku i bo czuję się Polakiem przez to, że czuję więź z kulturą, historią i przodkami. Ale może być tak, że ja jestem Polakiem, bo to oznacza, że ja mam narodowość polską i paszport polski, ale tożsamościowo czuję się Europejczykiem, albo tożsamościowo czuję się Ślązakiem, albo tożsamościowo czuję się Islandczykiem, bo jest to miejsce, nie wiem, w którym jeżdżę na każdy urlop i w którym chcę spędzić emeryturę. Więc to jest tak. No i oczywiście, jeżeli chciałbym wystąpić o paszport islandzki, to pewnie jest jakaś procedura i pewnie trzeba spełniać jakieś kryteria, tak jak znowu trzeba spełniać kryteria, nie wiem, znać język albo znać historię, albo no nawet są egzaminy w niektórych krajach na to, żeby dostać obywatelstwo, ale to właśnie jest niezależne od tożsamości. No ale skoro tożsamość płciowa to jest tożsamość, to jest zagadnienie tożsamościowe, niediagnozowalne, związane z odczuwaniem, no to po co my w ogóle to diagnozujemy? Ja się tutaj będę skupiał przede wszystkim na dzieciach i młodzieży, dlatego że no pewnie innym zagadnieniem byłoby to, czy my musimy diagnozować psychiatrycznie 30-kilkulatka, który chce poddać się zabiegom afirmacji płci. No właśnie, tam można by, ta dyskusja mogłaby wyglądać inaczej. W przypadku młodzieży jak to wygląda? Więc diagnoza powinna być przeprowadzona przez lekarza psychiatry lub u młodszych nastolatków, czy u dzieci przez psychiatry dzieci i młodzieży. I to jest znowu zaczerpnięte z tych standardów, które są przygotowywane. Być może to jakieś zmianie ulegnie, ale no taki zarys jest. Ale tak jest też w tym dokumencie WPATH. Diagnoza psychiatryczna to minimum 3 spotkania z nastolatkiem, nastolatką i z rodzicami. I chodzi o to, żeby no, krócej niż 3 spotkania, trudno mi sobie w ogóle wyobrazić, żeby przeprowadzić tak kluczową, tak ważną rozmowę, ale w krócej niż 3 spotkania też nie sposób, znaczy ja też zawsze mówię, no, się oparłem trochę moim pacjentom, że te 3 spotkania są potrzebne także po to, żebyśmy my mieli jako diagności czas na to, żeby pomyśleć, o co jeszcze spytać. To czasem jest tak, że pacjent czy pacjentka mi coś mówi na spotkaniu, ja o tym sobie myślę po spotkaniu, czy wieczorem, czy tuż przed następnym spotkaniem, myślę sobie, o rzeczywiście tutaj trzeba o coś dopytać. To jest jeden aspekt, ale drugi aspekt to jest też tak, że często tym pacjentom przychodzi coś do głowy pomiędzy spotkaniami, więc ja często zaczynam drugie czy trzecie spotkanie, czy jest coś, co Państwu przyszło do głowy, czy jest coś, co Tobie, młody człowieku, przyszło do głowy po naszym ostatnim spotkaniu. Jeśli chcemy zrobić porządną diagnozę psychiatryczną, czy taką psychiatryczną też z obszarem tożsamościowym, no ale mówię, to funkcjonowanie w szkole nie służy po to, żeby określić, czy to na pewno jest dziewczynka, czy to na pewno jest chłopiec, tylko bardziej, żeby mieć cały obraz funkcjonowania, to staramy się uzyskać informacje z innych źródeł, na przykład szkołę. To jest ważne szczególnie w takim kontekście diagnostyki zaburzeń neurorozwojowych, czy neuroróżnorodności, czyli na przykład zaburzeń ze spektrum autyzmu, bo szkoła nam obiektywizuje te informacje, czyli trochę pokazuje, jak to dziecko funkcjonuje w tej szkole. No, ocena stanu psychicznego w tym objawów występujących absolutnie kluczowe i uzupełnienie o diagnozę psychologiczną. To przez to, że my nie mamy jakichś specjalnie takich ośrodków NFZ-owych, w szczególności wyspecjalizowanych w diagnostyce zaburzeń tożsamości płciowej czy tej niezgodności płci finansowanych przez NFZ, to nie mamy też takich zespołów za dużo, które pracują, w związku z tym tych procesów nie da się robić równolegle, czy nawet w takim myśleniu zespołowym. Więc jest tak, że oczywiście moi pacjenci mają diagnozę psychologiczną, ale to jest czasem tak, że ta diagnoza psychologiczna jest umówiona za pół roku, a wizyty u mnie są teraz, albo odwrotnie, pacjent już przychodzi z kompletem badań psychologicznych do mnie. No i to jest ważne i w kontekście takiego potwierdzenia tej diagnozy niezgodności płciowej, ale też jest ważne w kontekście szukania informacji o ewentualnie współtowarzyszących zaburzeniach. W przypadku diagnozy psychiatrycznej bardzo ważne jest, żeby zwrócić szczególną uwagę na całość, cechy całościowych zaburzeń rozwoju, czyli właśnie tej neuroróżnorodności, zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzeń psychotycznych, w tym takich zaburzeń związanych z bardzo takim wczesną postacią schizofrenii, to jest very early onset of schizofrenia i early onset of schizofrenia, czyli schizofrenia
wczesnym początku i bardzo wczesnym początku. Ten punkt odcięcia to jest 13 rok życia, dlatego że to są też takie zaburzenia, które no, teoretycznie mogą wpływać na postrzeganie swojego ciała, ale też to są zaburzenia, które jest to ważne, żeby jeżeli są, to zacząć leczyć. Zadużywanie substancji psychoaktywnych, które oczywiście no, nie są lub jeśli nawet to niezwykle rzadko mogłyby być w jakimś takim związku jako przyczyna dysforii. Raczej jest tak, że osoby, które odczuwają dysforię, mogą na skutek tego, że dyskryminacji, stresu mniejszościowego, mieć cechy nieprawidłowo rozwijającej się osobowości lub nadużywać substancji psychoaktywnych w związku z odczuwanym bólem psychicznym. Tym niemniej właśnie trzeba to wykluczyć. I podobnie objawy zaburzeń nastroju, one mogą być wtórne do przeżywanych trudności w związku z transpłciowością, bo nawet jeżeli młody człowiek funkcjonuje w otoczeniu bardzo tolerancyjnym i takim otwartym, no to trudno, żeby od pierwszej sekundy się cieszył z tego, co mu się przytrafiło. W związku z tym, a ponieważ ten czas związany z od momentu pojawienia się takich myśli, jestem osobą transpłciową, do momentu takiego coming outu w najbliższym momencie, a potem do momentu, kiedy on trafia do nas, jest często dosyć długi. I w trakcie tego procesu ten młody człowiek doświadcza dyskryminacji takiej bezpośredniej, to znaczy może być ofiarą przemocy rówieśniczej, przemocy instytucjonalnej, przemocy w rodzinie, ale też doświadcza takiej przemocy niebezpośredniej, na przykład poprzez to, że ogląda w Empiku okładki niektórych tygodników, czy słyszy wypowiedzi niektórych ważnych postaci, to te nastrój może być, mu się pogarszać. I ja nie mówię, że człowiek nie może mieć różnych poglądów, w sensie takim, że to nie jest tak, że ja chcę jakiejś części sceny publicznej zamknąć usta, tylko że te okładki czy te wypowiedzi są też często bardzo agresywne. W związku z tym, no właśnie przeżywając taki kontakt z taką agresywnością w tych komunikatach, można mieć też, czy generować, no na przykład właśnie zaburzenia nastroju. Tutaj dostałem pytanie, jeśli uczeń chce, żeby się do niego zwracać imieniem innym niż ma naprawdę, to zaraz ja do tego przejdę, bo i o imieniu też będzie. Cel oceny psychiatrycznej, tak już szczegółowo. Weryfikacja rozpoznania niezgodności płci, no i to jest właśnie, to nie jest rozpoznanie tożsamości, tylko rozpoznanie niezgodności płci, to znaczy sobie tam sprawdzamy, czy to jest osoba przed pokwitaniem, czy po pokwitaniu, w związku z tym, jeżeli przed pokwitaniem, to czy spełnia te trzy kryteria, które tam były wymienione, czy po pokwitaniu, czyli czy spełnia takie ogólne cechy i ile czasu to trwa, czy to się zaczęło 2 miesiące temu, czy to się rok temu, czy to od 10 lat. Ja mam takich pacjentów, u których rzeczywiście to się zaczęło całkiem niedawno, ale mam też spotykam takie osoby, u których pierwsze cechy niezgodności płci były w przedszkolu przy okazji przedstawienia teatralnego, tam przygotowywanego dla rodziców czy dla dziadków na Dzień Babci i Dziadka, gdzie osoba identyfikowana jako chłopiec nie chciała występować w stereotypowo męskiej roli, tylko bardzo chciała występować w roli, nie wiem, tam wróżki, księżniczki czy kogoś takiego właśnie, co stereotypowo się nie wiąże. Więc no to też ten czas pojawienia się objawów da się zobiektywizować i on może być różny. Kolejną rzeczą, którą powinniśmy wyjaśnić, to jest, czy dolegliwości uniemożliwiają lub utrudniają wiarygodne rozpoznanie niezgodności płci, czy uniemożliwiają lub utrudniają nastolatkowi racjonalne podejmowanie decyzji. No i właśnie zgodnie z przepisami do 16 roku życia decyzje są w 100% decyzjami rodzica od 16 urodzin. Jest to taka zgoda łączona, czyli rodzic plus dorosła, w przypadku niezgodności decyduje sąd rodzinny. Tym niemniej, no, jeżeli bym proponował dziecku, które ma lat nawet 14, zgłoszenie się do endokrynologa w celu uzyskania nawet takiej właśnie odwracalnej i zachowawczej procedury, jak blokowanie hormonów dojrzałości płciowej, to ważne jest to, że to właśnie, bo formalnie to tylko rodzic czy rodzice się na to zgadzają lub nie zgadzają, ale
No, nieformalnie jest tak, że no to dziecko współuczestniczy w tej decyzji, więc to, czy dolegliwości uniemożliwiają lub utrudniają nastolatkowi racjonalne podejmowanie decyzji, jest ważne. Czyli na przykład właśnie kwestia zaburzeń neurorozwojowych, czy kwestia zaburzeń psychotycznych jest ważna. Raczej bym się bardzo zdziwił, gdyby ktoś podejmował decyzję o włączeniu jakichkolwiek interwencji afirmującej płci u nastolatka, który ma ostrą psychozę. Czy konieczne jest uzyskanie poprawy stanu zdrowia psychicznego przed podejmowaniem interwencji afirmujących płeć? No właśnie. Tak, czasem jest tak, że potrzebne jest włączenie leków i poczekania, aż one zaczną działać. Czasem jest potrzebna terapia. I tu nie chodzi o to, żeby terapeutyzować tą tożsamość płciową, no bo tego się nie zaleca i nie ma żadnych badań opublikowanych w recenzowanych czasopismach, które by mówiły, że to jest pożyteczne czy zalecane. Ale no, jeżeli ktoś ma bardzo, nie wiem, masywne samookaleczenia, czy bardzo nasilone myśli samobójcze, czy bardzo niestabilny taki w ogóle obraz swojej tożsamości w wielu aspektach, to być może właśnie potrzebuje najpierw tego wsparcia czy opieki terapeutycznej. To się dosyć rzadko zdarza, żeby to był taki warunek, znowu sine qua non, czyli taki warunek, że no, albo no, że bez terapii nie możemy dać żadnego zaświadczenia, ale czasem się zdarza. Ja miałem jedną dorosłą osobę, która miała tak, ta osoba miała tak zły stan psychiczny, że uważam, czy uważałem, że najpierw trzeba popracować właśnie nad poprawą stanu psychicznego, chociaż to było bardziej związane z tym punktem pierwszym, czyli że te dolegliwości utrudniały wiarygodne rozpoznanie niezgodności płci. Czy dolegliwości mogą wpłynąć na przebieg postępowania afirmującego płeć? Czyli chodzi o to, że jeżeli ktoś właśnie jest bardzo niestabilny, na przykład mam epizod maniakalny, w związku z tym nie przestrzega zaleceń żadnych jakichkolwiek, nie tylko zaleceń lekarskich, ale też może właśnie mieć takie nieadekwatne myślenie o swoich możliwościach, swojej mocy, no to może być tak, że on nie będzie w stanie się dostosować do różnych zasad związanych z procedurą afirmacji płci. Czy dolegliwości można uznać za wtórne do problemu niezgodności płci? No tak. Czyli czy na przykład właśnie objawy depresyjne, które pacjent ma, są wtórne do tego, że pacjent przez wiele lat mierzy się z tym, że odczuwa tą niezgodność płci. Jaka jest taka rola lekarza i zespołu, który uczestniczy? No to jest postawienie i potwierdzenie diagnozy, znaczy postawienie diagnozy w takim sensie, że my sobie wyliczamy te punkty, ale potwierdzenie w takim sensie, że ktoś nam zgłasza się z jakąś odczuwaną tożsamością, a my trochę sprawdzamy, czy to na pewno nie jest coś innego, czy nie ma powodu do jakiegoś wykluczenia, coś tak jak mówię się bardzo rzadko zdarza, no i czy tak kryterialnie możemy to rozpoznać, spełnia choćby kryterium czasu, czy jest zachowane obecne. Edukacja, no czyli to jest bardzo ważne, że osoby, które przychodzą, oczywiście mamy internet i często jest tak, że ten nastolatek, który przychodzi, już jest wyedukowany przez grupę rówieśniczą czy przez internet, no ale ta edukacja dotyczy też rodziców, czyli my rodzicom informujemy o różnych dostępnych metodach. No rodzice pacjentów, którzy do mnie przychodzą, no nie wiedzą często, że istnieje w Polsce jedna klinika endokrynologii, która no, robi diagnostykę w zakresie tego różnicowania się płci, w sensie taką diagnostykę hormonalną, która jest po prostu bardzo porządną diagnostyką endokrynologiczną i no, nie musi się wiązać z tą niezgodnością płciową, jest związana w ogóle z tymi zaburzeniami czy nieprawidłowościami rozwoju psychoseksualnego. Rolą lekarza i zespołu jest, to już mówiłem na poprzednim, trochę wykluczenie chorób i zaburzeń współwystępujących, a jeśli one istnieją, to ich leczenie. I to właśnie może być kompletnie niezależne od zaburzeń tożsamości płciowej, w sensie, że ktoś może mieć schizofrenię i może mieć niezgodność płciową,
ale no niezależnie od tego właśnie, czy my powiemy chwilę poczekajmy, bo objawy schizofrenii mogą nam się mylić z objawami niezgodności płciowej, czy stwierdzimy, że to nie wpływa, my tą schizofrenię musimy leczyć. Pomoc w procesie adaptacji najbliższych, to jest też bardzo ważne, ja to też o tym rozmawiam ze swoimi podopiecznymi, że oni powiedzmy pierwszy raz pomyśleli o czymś takim kilka lat temu, pewnie byli półtora roku temu, pół roku temu zaczęli funkcjonować w ten sposób w internecie, miesiąc temu powiedzieli swoim przyjaciołom i rodzicom. No i ci rodzice są dopiero od miesiąca w tym procesie, oni są w tym procesie od 2 lat, więc ten czas na adaptację potrzebny rodzicom może być jeszcze, mogą jeszcze tego czasu potrzebować. Omawianie z pacjentem i rodziną decyzji, różnych decyzji, bo tutaj nie chodzi o decyzję o korekcie płci, ale to może być na przykład właśnie o to omawianie, czy bardziej się opłaca robić tą diagnostykę endokrynologiczną w ramach ambulatoryjnej, prywatnej pomocy, czy bardziej się opłaca poszukać oddziału endokrynologicznego, gdzie będzie można tą diagnostykę zrobić. Czy bardziej skazany jest teraz, nie wiem, psychoterapia taka, czy pomoc psychologiczna wsparciowa, czy potrzebna jest jakaś psychoterapia, czy robić coming out w rodzinie poszerzonej, czy nie robić, czy co ze szkołą. Czasem, jeżeli mam ósmoklasistów, to trochę rozmawiam i to ja inicjuję tą rozmowę, mówię, no dobra, ale to jest taki moment, że będziesz zmieniać szkołę, to może pomyślmy o tym, jaka szkoła będzie dla ciebie najlepsza, nie tylko pod kątem takiego profilu, który chcesz kontynuować, ale też taka, która będzie pod kątem takiego twojego bezpieczeństwa najlepsza. Więc to ten lekarz i zespół jest potrzebny także po to. I trzeba pamiętać też, że no, leczenie pojawiających się trudności na bieżąco też jest ważne. Ta edukacja, to też ja nie powiedziałem o tym, to jeszcze wrócę na chwilę, no może polegać na tym, że trochę mówimy, czy rozmawiamy o tych oczekiwaniach i o tym, jak ten sam proces tranzycji może przebiegać, jakie są powikłania, jakie są skutki stosowania blokerów dojrzewania płciowego, jakie są skutki stosowania hormonów, co z, na przykład ze zdrowiem prokreacyjnym, czyli zachowaniem płodności w przyszłości, co jest też właśnie bardzo dużym zagadnieniem. No i właśnie, dlaczego ważna jest moim zdaniem diagnoza, a nie pozaświadczenie, to z tych przyczyn wymienionych na poprzednim slajdzie, czyli chodzi o to, że jeżeli ja zajmuję się nastolatkiem, który się identyfikuje jako transpłciowy, to nie chodzi o to, że ja mam tam postawić diagnozę i bach, najlepiej w jedno spotkanie wystawić zaświadczenie i koniec, tylko że ja biorę też jakąś odpowiedzialność za to, co z tym młodym człowiekiem się później dzieje, czyli że właśnie, że to jest tak, że ja stawiam jakąś diagnozę w oparciu o klasyfikację, wspomniane DSM i CD, czy wytyczne WPATH, ale ja też myślę sobie później o tym, czy tam rozmawiam na bieżąco, jak się czuję, czy wprowadzenie blokerów dojrzewania płciowego coś zmieniło w tym samopoczuciu, w jaki sposób, czy wprowadzenie leczenia czy stosowania hormonów płciowych coś zmieniło i w jaki sposób. No i ta stała czujność na zmiany, czyli to też jest, no, to jest w ogóle ważne zawsze w psychiatrii, ale w tym obszarze szczególnie, czyli żeby nie traktować, że coś, z czym pacjent przychodzi na pierwsze spotkanie jest czymś już na zawsze. Dobrze, ja szczegółów nie chcę omawiać, bo to jest bardzo długi dokument. Sam dokument WPATH ma 100 kilkadziesiąt stron, zalecenia takie dotyczące tylko nastolatków zajmują kilka stron, kilka slajdów właśnie takim dosyć drobnym pismem, no ale przede wszystkim WPATH w pierwszym punkcie zaleceń bardzo mocno stawia na kompetencje diagnozów, czyli żeby to były osoby, które się zajmują zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży, żeby ta wiedza była ich oparta na dowodach naukowych, żeby stale rozwijali tą wiedzę. Szczególnie zwraca uwagę na temat neuroróżności czy zaburzeń ze spektrum autyzmu, czyli ponieważ my wiemy, że to współwystępowanie jest znaczące, to żeby taka osoba się też na tych tematach znała. To jest ważne. Po drugie, taka neutralność, to znaczy, że my nie faworyzujemy żadnej z tożsamości, to jest bardzo ważne, bo to nie jest tak, że diagnosta ma być aktywistą
i po prostu ma być taki, że jak ktoś przychodzi z taką autodiagnozą transpłciowości, to już do końca mówi tak, tak, super, jesteś osobą transpłciową, tak, idziemy w kierunku blokerów, później hormonów i tak dalej, tylko ma być jak najbardziej neutralny, cały czas podążać o krok za pacjentem, a nie być krok przed, w miarę możliwości być w stanie ocenić wszechstronnie tak funkcjonowanie tego nastolatka, tak biopsychospołecznie, współpracować z rodzicami, szkołami i innymi środowiskami w celu promowania tych zachowań takich inkluzywnych, akceptacji. No i odradza się w tym dokumencie proponowanie terapii reparatywnej i konwersyjnej, czyli takiej terapii, która miałaby przywrócić tożsamość odczuwaną do tej oznaczonej przy urodzeniu. Zaleca się edukację właśnie związaną z różnymi kwestiami, czyli na przykład właśnie transchłopacy, czyli osoby oznaczone jako dziewczynki przy urodzeniu, często stosują bindery albo sportowe staniki, albo zakładają ich po kilka naraz, no to powinniśmy edukować, czyli mieć też wiedzę na temat tego, na ile to jest bezpieczne, że bajderki nie powinno się nosić przez cały dzień, że no, optymalne jest, jak noszone są tylko w szkole i tak dalej. WPAW zaleca u nastolatków używanie blokerów dojrzewania płciowej w sytuacji, w której nastolatek chce jeszcze poczekać z testosteronem albo z innych przyczyn nie może rozpocząć leczenia testosteronem. No tutaj ten punkt jest o informowaniu przed rozpoczęciem leczenia o skutkach reprodukcyjnych, to znaczy, że jakby cały proces taki maksymalny tranzycji skutkuje ubezpłodnieniem, ale że są też technologie, które są technologiami opracowanymi i znanymi, ale zachowanie płodności przez zachowanie na przykład właśnie komórek rozrodczych. No i angażowanie rodziców, tutaj no, muszę trochę przyspieszyć, co tu jest jeszcze ważne z tego, no tutaj, tu są ważne, bo tutaj jest o tym, co musi być spełnione, czyli że muszą być spełnione kryteria ICD-11 i że należy dążyć do tego, żeby właśnie to było najnowsze ICD, że to musi być poczucie tożsamości trwałe, że nastolatek jest wystarczająco dojrzały emocjonalnie i poznawczo, żeby podejmować takie decyzje, że zajęto się tym obszarem zdrowia psychicznego u nastolatka, nastolatki, który jest diagnozowany, że także nastolatek jest poinformowany o tych skutkach reprodukcyjnych i jest w stanie je zrozumieć. I przed interwencjami chirurgicznymi WPAW zaleca co najmniej rok terapii hormonalnej. No i teraz tak, używanie imion i końcówek, bo o to było pytanie, my mamy jeszcze kilkanaście minut. Język polski, to trzeba pamiętać o tym, że my mamy ten problem dużo w większym stopniu nasilony niż na przykład kraje anglosaskie. Dlatego, że jeżeli ja się zwracam do kogoś po angielsku, no to w zasadzie w takiej zwykłej rozmowie w czasie teraźniejszy z kimś, a nie o kimś, język nie ma znaczenia, końcówki nie mają znaczenia, dlatego że mówię how are you do osoby bez względu na to, czy jest chłopcem czy dziewczynką, podczas gdy, nie, po polskim też akurat powiem, jak się czujesz bez względu na to, ale zobacz, jak się już pytam o czas przeszły, no to po angielsku pytam się w sposób neutralny, w sposób naturalny, czyli co robiłeś, robiłaś wczoraj, nie jest oznaczone. Przy języku polskim już w tym momencie muszę użyć konkretnego czasu. Używając liczby mnogiej w języku angielskim, jeżeli na przychodzi właśnie mama z córką, to używam liczby mnogiej i ten rodzaj jest ten sam. W przypadku języka polskiego to używam albo co panie robiły, co państwo robili, albo co robiłyście, co robiliście. Więc ten język polski w zasadzie nie da się przeprowadzić rozmowy, która byłaby neutralna płciowa, a która nie byłaby sztuczna. Bo oczywiście można próbować używać strony biernej i używać różnych konstrukcji językowych, żeby jak najmniej. I to się nawet, są takie ćwiczenia na różnych warsztatach, żeby właśnie używać tej strony biernej. Zobaczcie, jak się z tym czujemy. Czyli używamy formuły, jak ci minął wczorajszy dzień. No dobrze, czyli byliście z klasą gdzieś tam. A
no i tak dalej, a co tobie się najbardziej podobało. Więc i wtedy używamy takich form neutralnych, ale na dłuższą metę to jest niemożliwe. Badania dotyczące używania imion i zaimków w tej grupie młodzieży, to są właśnie badania anglosaskie, pokazują, że te używanie imion i zaimków zgodnych z płcią otrzymaną poprawia jakość życia, a to się dalej przekłada na ryzyko samobójcze czy ryzyko samookaleczeń. Czyli dziecko czy młody człowiek, u którego używamy, to jest odpowiedź na pytanie, które zostało zadane, imienia zgodnego z życzeniem końcówek, zgodnych z życzeniem, jest mniej narażony na powikłania poważne psychiatryczne, takie jak właśnie nasilenie samookaleczeń, nasilenie dysforii społecznej, nasilenie objawów depresyjnych czy na procesy, znaczy na dodatki proces właśnie pogarszania się zdrowia psychicznego. Co ważne, nie ma takich dowodów na to, żeby to używanie imion i końcówek wpływało na to, że coś się utrwali, czego nie ma. To znaczy nie jest tak, że jeżeli my do kogoś powiemy, kto nie wiem, tak naprawdę nie jest osobą transpłciową, czy tylko ma jakiś inny problem i będziemy używać imienia zgodnego, że to nasili u niego objawy te transpłciowości. Raczej można powiedzieć, że jak w ogóle myślimy sobie o tym, co nasila problemy w funkcjonowaniu nastolatków, to oczywiście nastolatki potrzebują jakichś granic i takich bezpiecznych ram, ale z drugiej strony, jeżeli w jakimś miejscu postawimy zbyt ostrą granicę, to może być tak, że to będzie dalszy obszar buntowania się. Więc chodzi o to, że jeżeli ja zaczynam się zwracać do swoich podopiecznych w poradni zgodnie z ich życzeniem, a no to jest ich doświadczenie, które mają rzadko, to ja ściągam z tego zagadnienia taki ciężar i oni się czują w tym gabinecie bezpieczniejsi i w ogóle można właśnie spokojnie rozmawiać o różnych innych kwestiach, bo nie skupiamy się na kwestii płciowości. Tak, dostałem kolejne pytanie, to zaraz na nie odpowiem. Formalne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę imienia na takie zgodne z odczuwaną płcią, ani na uzasadnienie w ogóle zmiany imienia w Urzędzie Stanu Cywilnego, na uzasadnienie tego zaburzeniami tożsamości płciowej. To znaczy młody człowiek może się zgłosić do Urzędu Stanu Cywilnego, ale no trochę niestety trzeba wtedy tam w tym Urzędzie Stanu Cywilnego powiedzieć, że to jest imię, którego wszyscy używają i dlatego chcę to imię zmienić. I to jest często zgodnie z prawdą, bo jak młody człowiek się przedstawia swojej nowej grupie rówieśniczej imieniem jakimś, właśnie Alex użyje tego imienia, bo ono jest dosyć częste i za chwilę też właśnie powiem dlaczego, no to tam rówieśnicy używają imienia Alex, rodzice używają imienia Alex i w związku z tym to jest takie imię, które jest najczęściej używane. I to jest powód, dla którego można zmienić to imię. No ale właśnie, to jest taki kruczek wtedy, że to może być tylko imię neutralne płciowo i często to jest imię niezgodne z tym, co ten człowiek chciałby mieć, zwłaszcza, że tych imion neutralnych płciowo, takich jak Alex, Robin, pewnie jeszcze jakieś są, które mi teraz nie przychodzą do głowy, no to są po pierwsze imiona, które pochodzą z krajów, na wiem, tam, powiedzmy anglosaskich, nie są rdzennie polskimi imionami, po drugie są już jakąś ograniczoną grupą imion i w związku z tym też no właśnie jest tak, że osób transpłciowych o imieniu Alex pewnie jest więcej niż w populacji ogólnej, właśnie przez to, że to jest no, jedno z popularniejszych tych neutralnych imion. Ale z drugiej strony nie ma przepisu, który zabrania się zwracać do osoby zgodnie z życzeniem. To znaczy to w ogóle ja pamiętam takie osoby, które no, nie wiem, które mają imiona jakieś dwa męskie, a w ogóle wybierają inne trzecie, którego używają i nie wiadomo dlaczego nawet, skąd to się wzięło, ale po prostu tak jest i wszędzie używają, albo wybierają imię drugie z imion, które posiadają do takiego powszechnego używania, bo je wolą, albo
No w ogóle, jak nie wiem, przychodzi ktoś do nas o imieniu Aleksandra, to pytamy się, jak masz na imię, i ona mówi Ola, to raczej nie będziemy do niej forsować, żeby mówić Aleksandra, bo, no, bo może woleć Ola, więc w ogóle nie ma takiego przepisu czy formalnej przeszkody, żeby się zwracać zgodnie z życzeniem. Jedna ze szkół, z którą ja współpracuję, kiedyś się zapytała w sposób taki, nie wiem, czy oficjalny, czy półoficjalny, ale kuratorium, co ma, mi się wydaje, że oni się oficjalnie zapytali, jak ma postępować. Kuratorium im odpowiedziało, że i to już było w ciągu ostatnich kilku lat, czyli to nie było jakieś tam, nie wiem, 10 czy 15 lat temu, tylko na pewno w ciągu ostatnich kilku lat. I kuratorium im odpowiedziało, że na prośbę, na wniosek rodziców, za zgodą ucznia, z podkładką w postaci zaświadczenia od lekarza psychiatry, mogą używać tego imienia zgodnie z tym, jak dziecko sobie życzy, i końcówek również. Tak. No, wspólne łazienki i szatnie. I to też jest moim zdaniem jakoś ważny aspekt, jeśli o tym myślimy, o takim przystosowywaniu przestrzeni. Znaczy w krajach zachodnich, jak Państwo podróżują, to być może widzieli, że to coraz częściej są takie toalety dostępne dla wszystkich płci równocześnie. I ta łazienka polska z tymi rurami, to jest w ogóle łazienka polska z Lublina, gdzie są łazienki właśnie płciowo neutralne, a to nawet jest napis po ukraińsku, czyli to już jest zupełnie z ostatniego okresu, z tego roku zdjęcia. No i właśnie, po raz pierwszy te postulaty, ja spotkałem się z nimi, czytając literaturę dotyczącą praw kobiet, czy właśnie feminizmu, a nie transpłciowości, czyli no jak są łazienki, które nie są neutralne płciowo, no to jednym z takich trudności, która jest, no to jest to, ile czasu, ile, jak wygląda kolejka, nie wiem, w teatrze przed łazienką męską i żeńską, i że już to nawet pokazuje, dlatego że no, kobiety potrzebują więcej czasu i to wynika z przyczyn biologicznych, ale też no, pewnie jak tam są właśnie pisuary w toaletach męskich, to można łatwiej upchać ich więcej. Są też miejsca, w których jest więcej kobiet, a pomimo tego dostępność łazienek dla kobiet jest taka sama jak dla mężczyzn, więc to jest ten obszar biedności. Ten po raz pierwszy się z tym spotkałem, a z kolei no, w przypadku osób, które czują się tą niezgodność płciową czy dysforię płciową, to jest taki element, który im pomaga w takiej tranzycji społecznej. Jeśli chodzi o szatnie, to ja myślę w ogóle, że szatnie od WF-u, to że nikt przed osobami, przed pojawieniem się zjawiska transpłciowości takiego widocznego, no bo to zjawisko zawsze było, ale teraz jest widoczne wśród nastolatków, że w ogóle nie myślał o tym, że szatnie od WF-u mogłyby być szatniami, w którym są kabiny, gdzie ktoś, kto z różnych przyczyn nie chce się przebierać na oczach rówieśników, że to jest w ogóle prawo człowieka i że to powinno tak po prostu być, bo ktoś może mieć kompleksy, bo ktoś się może czuć za chudy, ktoś może mieć nadwagę, ktoś może mieć blizny, których się nie chce pokazywać z różnych przyczyn. No to prawo do prywatności powinno też pokrywać to, że no właśnie w szatni od WF-u, oprócz tego, że jest jakaś szatnia, część wspólna, to że są jakieś boksy, w których ktoś może się na spokojnie przebrać. Więc to tak tytułem, znaczy takim bardzo skrótowo. Tak, i tu jest podsumowanie, tu jest to pytanie też ten ostatni punkt mówi o tym, czy się zdarza. No to się zdarza, jak przejdziemy do tego punktu, tak powiem. Brak pełnych danych dotyczących przebiegu naturalnego, istotna rola uwarunkowań kulturowych, ale to właśnie raczej w tym ujawnianiu niż w tym, że to zjawisko wynika z kultury. Zaburzenia tożsamości płciowej w dzieciństwie, w większości przemijające, chociaż ostatnio pojawiła się jedna publikacja, która mówiła o, tylko że ta publikacja właśnie też miała takie wady, że tam kwalifikowano do tego badania osoby, które już dłuższy czas funkcjonowały zgodnie z płcią odczuwaną, czyli to nie były wszystkie dzieci, które kiedykolwiek powiedziały o
o tych swojej niezgodności płciowej, tylko już jakaś bardzo konkretna grupa, u której to było utrwalone. Okaże się, że jeżeli byśmy wzięli taką grupę, u której się pojawiają zaburzenia tożsamości płciowej jakiekolwiek, w jakimkolwiek okresie czasu, no to będą w większości przyjmujące. W przypadku nastolatków to już jest w większości utrzymujące się. No im starsza osoba, im dłużej trwa, tym bardziej będzie prawdopodobne, że ta tożsamość płciowa odczuwana się utrzyma. Znacząca większość dokonujących tranzycji jest zadowolona i poprawa funkcjonowania i zmniejszenie objawów psychiatrycznych. I ja to też obserwuję u siebie w gabinecie, że wśród no, kilkudziesięciu osób, których mam pod opieką, pewnie kilkunastu w różnym stopniu zaczęło ten proces tranzycji i u większości z nich, chyba może nawet u wszystkich, ja widzę taką wyraźną poprawę funkcjonowania i ta poprawa jakby się zwiększyła po wprowadzeniu też procedur związanych z afirmacją płci. Czy to nie jest tylko poprawa wynikająca z bycia pod opieką psychiatryczną czy pod opieką psychoterapeutyczną, ale w ogóle z takiego poprawy funkcjonowania. Żal, czyli regret, czyli te retranzycje dotyczą. No, różne badania różnie mówią. Były badania, które mówiły o niecałym procencie, tam około 0,3 chyba do 0,8 czy 0,5. Są badania, no maksymalnie się mówi o tych 2%. Tym niemniej no, to jest bardzo ważny obszar. Znaczy, ja też nie zgadzam się na tym, żeby mówić, o to jest bardzo rzadkie, bo dotyczy tam 1%. No, dotyczy to 1%, czyli na osób, które miały tranzycję, jeżeli na 100 osób jedna dokonuje retranzycji, to znaczy, że to jest zjawisko, które w ogóle istnieje i jest częstsze od wielu zjawisk, którymi się zajmujemy. I uważam, że tym zjawiskiem czy problematyką retranzycji należy się w sposób naukowy zajmować, ale właśnie w sposób naukowy, a nie w sposób publicystyczny, czyli że należy zaprojektować i prowadzić badania, które pokazują, skąd to się bierze, czy da się tego uniknąć, czy jakie to ma skutki dla także zdrowia psychicznego. Nie ma żadnych prospektywnych, randomizowanych badań dotyczących postępowania z zaburzeniami identyfikacji płciowej, no bo się takich badań nie da zrobić. Nie da się zrobić tak, że przychodzi do mnie pacjent i ja go losuję i on albo trafia do grupy osób, u których stosujemy zabiegi korekty płci albo nie stosujemy. Bo trzeba pamiętać, że jeżeli my obserwujemy to, że funkcjonowanie nastolatków, u których prowadzimy te procedury tranzycji się poprawia, to jest tak, że no, nastolatki, które mają stosowane procedurę tranzycji, to funkcjonują w ogóle w środowisku, które jest bardziej otwarte, bardziej przyjazne tej problematyce, więc mogą się w ogóle lepiej czuć, dlatego że tam cała masa rzeczy się dzieje inaczej niż w środowisku osób, które gdzie nastolatek musi czekać do 18 roku życia, żeby uciec z domu, rozpocząć nowe życie i zbierać na lekarza, psychologa i diagnostykę. No i proponowane w związku z tym przez autorów publikacji standardy czy schematy postępowania są opiniami ekspertów na podstawie ich doświadczenia, ale i dlatego na przykład właśnie przygotowując te polskie standardy, myśmy się zbierali w grupie chyba początkowo nawet ponad 100 osób, licząc te różne osoby, które nawet nie uczestniczyły w spotkaniach, to były zaangażowane w pracę. Więc to jest bardzo ważne, żeby to była jak największa grupa. Te standardy, teraz mi przyszło do głowy, że mogłem ten slajd dać, jak wygląda lista autorów standardów WPAF. No to jest też co najmniej kilkudziesięciu, jeśli nie więcej nazwisk osób pracujących nad tymi standardami i przy nich są też wymienione afiliacje, czyli uczelnie, placówki naukowe, przy których oni pracują. Więc to jest tak, że to są, no ponieważ nie da się zrobić badań randomizowanych, czyli takich badań naukowych, jak się robi przy wprowadzaniu nowego leku czy standardu leczenia jakiejś choroby, to tylko opieramy się na doświadczeniu osób, to też musimy zebrać tych osób dużo.
I to jest moim zdaniem ostatni slajd. Nie, to jest przedostatni slajd. To jest dosyć dawny taki artykuł, który też no nie jest artykułem naukowym w takim sensie, że to jest artykuł ankietowy na podstawie niewielkiej grupy ludzi zebrane. Nie pokazało mi się, z którego to jest roku, ale no to jest takie ważne 10 punktów, bo ja myślę, że wiele z nich jest takimi wytycznymi, które można by dać jako wytyczne postępowania nadal. Seksualność i płeć są odrębnymi rzeczami, kompletnie odrębnymi, czyli no jakby kiedyś mogło jakoś tam już być pretekstem do kwestionowania to, że nastolatek, no, nie wiem, orientacja seksualna albo ta ekspresja seksualności, podczas gdy płeć i seksualność, jak przypomnimy sobie tego ciastka na jednym z pierwszych slajdów, to są różne rzeczy. Rozmowa z obcymi o tych sprawach jest niekomfortowa, no, dlatego że to jest dotyczy kwestii intymnych, ale też dotyczy kwestii trudnej, kwestii stygmatyzowanej, kwestii, która się wiąże z przemocą. Więc jeżeli chcemy rozmawiać z nastolatkiem na ten temat, to nie po to, żeby zaspokajać swoją ciekawość, a jeśli chcielibyśmy mieć taką, nie wiem, rozmowę z nastolatkiem po to, żeby coś od nich się dowiedzieć, żeby zaspokoić swoją ciekawość, no to musi być wyrażona na to zgoda, musi być wiadomo, że taka rozmowa i my musimy być też szczególnie wrażliwi w takiej sytuacji. Ludzie niebinarni istnieją. Imiona, zaimki, znaczniki płci są istotne. Nie pytaj mnie o narządy płciowe, jeśli nie jest to konieczne ze względów medycznych, czyli no to znowu ta kwestia intymności. Badanie, no to jest bardziej do lekarzy, badanie narządów płciowych i piersi jest niekomfortowe dla każdego nastolatka, dla każdego człowieka, a dla osoby z zaburzeniami tożsamości płciowej, czy z tą dysforią płci, szczególnie niekomfortowe. Blokery dojrzewania płciowego i hormony płciowe mogą ratować życie i to jest też to, co mówią o tym badania naukowe. Zadbaj o odpowiednią edukację personelu. Wizyta wielu z nas się zaczęła, a czasem się kończy na etapie rejestracji, czyli to jest też bardzo ważne, żeby w przypadku poradni także personel taki w sekretariacie, czy w rejestracji, czy taki no, pomocniczy wiedział, że istnieje takie zjawisko, a w przypadku szkół, żeby właśnie, jeżeli jesteśmy szkołą, która jest jakoś otwarta na te kwestie, to żeby właśnie nie kończyć tej otwartości na gronie pedagogicznym, ale też żeby, nie wiem, właśnie na przykład sekretarki, czy pani woźna, pan woźny, czy osoba wpuszczająca do szkoły, żeby po prostu to była taka powszechna wiedza, jak to działa. Jeśli mam depresję lub odczuwam lęk, nie musi to być związane z kwestią płci. No, może tak być właśnie niezależnie, czyli żeby też jakoś nie wszystkie objawy psychopatologiczne wiązać z tożsamością płciową. No i daj znać mi, że jesteś po mojej stronie. I daj znać, że nie jesteś po mojej stronie. Może być przez to, że się ma na przykład jakąś fachową publikację na półce w gabinecie psychologicznym na ten temat, albo że się ma tęczową flagę gdzieś, albo że się ma jakiś inny symbol, no nie wiem, właśnie zdjęcie czy rysunek tego tam gender ciastka, czy że się ma jakoś, nie wiem, na tablicy informacyjnej linki do różnych stron pomocowych, także właśnie tych związanych z kwestiami płci, jak nie wiem, strona czy fundacja Transfuzja, więc to jest też ważne. I to tyle, co ja miałem do powiedzenia Państwu. Mamy jeszcze kilka minut, jeśli by się pojawiły jakieś pytania. Jeszcze wrócę do tego pytania, czy zdarza się, że zaburzenia tożsamości wśród młodych ludzi mogą samoistnie minąć wraz z wiekiem. Tak, znaczy to już powiedziałem, ale to jest też ważne, że po pierwsze samoistnie, to znaczy, że nie rekomenduje się żadnych takich oddziaływań terapeutycznych, które miałyby spowodować to, że my jakoś forsujemy to. A dwa, że właśnie dlatego
tych standardach WPAW jest podkreślana ważność neutralności w ocenie i nie promowanie żadnej z tożsamości, bo właśnie to się może zdarzyć samoistnie i musimy być otwarci na to, ale otwarci. Czy są jakieś programy edukacyjne dla nauczycieli, jak postępować z uczniem z tym zaburzeniem? To jest na przykład taki program edukacyjny. Myślę, że mogą się Państwo zwracać do też różnych instytucji. Ja pracuję w kilku miejscach, też przede wszystkim w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Myślę, że gdyby ktoś mi nawet za pośrednictwem, znaczy nie wiem, jak to formalnie można uzyskać, ale żeby ktoś, gdyby ktoś się zapytał Instytutu Psychiatrii i Neurologii o to, czy możemy przeprowadzić takie szkolenie, to ja bym wyraził na to zgodę. Nie wiem, czy formalnie jest to możliwe ze względu tam na tą strukturę, no ale że te instytucje inne, w których ja pracuję, czy z którymi współpracuję też pewnie byłyby otwarte na takie szkolenia, więc ale takiego jakiegoś programu edukacyjnego, który byłby, nie wiem, albo programem na stronie jakimś internetowym zawieszone, albo takim stałym, gdzie po prostu można wejść, wrzucić do koszyka i kupić i mieć, to nie kojarzę. Okej, moment, jeszcze pojawiło, zobaczyłem tego. Tak, zgadzam się, że to jest bardzo potrzebny temat. To jest też ważne, żeby się edukować nas stale. Znaczy, ten mój dzisiejszy wykład opierał się na slajdach, które po raz pierwszy przygotowałem pewnie gdzieś w 2017 albo 2018 roku, może w 2018, ale też się znacząco zmienia. Znaczy, wiele rzeczy wywalam z niego, bo uważam, no, bo się okazuje, że one już są nieaktualne, no a też wiele rzeczy dokładam, więc bardzo jest ważne, żeby, znaczy to jest bardzo potrzebny temat, ale to też jest to też, co WPAW podkreśla jako istotny element kompetencji osoby zajmującej się zaburzeniami tożsamości płciowej, czyli żeby to była osoba, która stale rozwija swoje kompetencje i aktualizuje wiedzę. Więc tak, no dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, dziękuję za pytania i zapraszam do kontaktu i zapraszam do poszerzania wiedzy na ten temat i do zobaczenia, do usłyszenia, powodzenia w pracy z młodzieżą w ogóle.